Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny już odcinek z gry Human Fall Flat. Zapraszam was bardzo serdecznie. No dobra, tak więc wylądowaliśmy w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. Skończyliśmy przy zagadce z katapultą. Prawdopodobnie będziemy po prostu musieli rozwalić tamtą ścianę. Tylko zastanawiamy potem, jak ja przelecę na tamtą stronę. Czy tam jest jakiś most? A jest tam mostek, no dobra. To już nie pytam. Prawdopodobnie musimy zakręcić jeszcze troszeczkę, tak żeby, wiecie. Wiecie, po co się kręci katapultą, nie? Więc jak najdalej możemy, to kręcimy. Czy to już jest wszystko? Czy to już jest szczyt techniki kręcenia? A jednak jeszcze to nie był szczyt techniki. I który kamień? No wiadomo, że największy od razu, co się będziemy tutaj bawić. Od razu największy kamień pakujemy do naszej katapulty. Halo? Dobrze, niech on leży tak. Złapmy go w ten sposób. Podnieśmy. Troszkę przeważył nad nami. Czy uda nam się go tutaj wnieść? Może być problem. Dobra, to może weźmy jakiś mniejszy na początek, co? Ty na razie poczekaj na swoją kolej. Ty jesteś taki odosobniony, więc wsadźmy ciebie. Wsadźmy ciebie. I co? Tym się naciska pewnie, nie? Tak jest. I? No tak ledwo, powiem, ledwo uszkodził ten murek. Coś mi się tu nie podoba. Dobra, spróbujemy raz jeszcze nakręcić tutaj. Jak wiecie, nakręca się właśnie w taki sposób. Czekaj, czy można jakoś szybciej. Pewnie można, ale jakoś niedużo. Zresztą ja po prostu, ja wolę robić wszystko po swojemu. Proszę mnie nie mówić mi, Mano, robisz coś źle. Ja nigdy nie robię nic źle, tylko robię coś po swojemu. Rozumiecie? Przesłanie? Czy wy zrozumieliście przesłanie? Dobra, weźmy teraz ten większy. No to nie jest taki duży jak tamten, ale dalej jest naprawdę duży. Czy on jest taki sam? Możliwe, że jest właśnie taki sam. Już nie, no, jest troszkę mniejszy. Dobra, złapmy go może niżej po prostu trochę. Na spokojnie. Ej, wyrównaj. Unieś ręce jak najwyżej. No nie, no tutaj skakanie nic nie da. Po prostu musimy go bardzo nisko tak złapać. O, na przykład tak. O, idealnie. Dobra, udało się wsadzić najwyższy kamień. I? O. No ty już ładnie rozwaliłeś. Teraz takie jakieś małe powinniśmy pewnie, tutaj wiecie, używać małych kamieni. Chociaż nie, wydaje mi się, że jeszcze ten jeden duży wsadzimy i już będziemy kwita. Tak może być. Wiem, że wielu z was zaskoczyłem poprzednim odcinkiem, bo myśleliście, że po tym tamtym dwa odcinki wstecz, znaczy nie licząc tego, czyli jeden odcinek wstecz, nie licząc tego, że się poddałem już z tą grą, ale ja się nie poddaję. To, że po prostu czasem nie mogę czegoś przejść, troszkę mnie demotywuje, bo czuję się, że no to są gry, wiecie, takie dość proste powinny być, a ja nie mogę ich, kurde, przejść. Znalazłem fajny sposób na nakręcanie tego tutaj, więc spróbujemy jeszcze nakręcić. Czy już się nie da? Da się, pewnie. O, teraz jest chyba niżej niż było, co? Teraz może spróbujemy faktycznie ten kamień, tylko jeszcze drugą ręką go złap. Nie no, tego to raczej nam się nie uda tutaj wnieść. Tego to raczej nam się tutaj wnieść nie uda, chociaż może gdybyśmy na przykład tak bardzo od spodu go podnieśli. Może nie. No właśnie, on ma tutaj taki płaski spód, nie? Gdybyśmy go tak postawili na tym płaskim spodzie, złapali tak bardzo nisko i tym płaskim spodem próbowali go tam jakoś wciągnąć. No nie wiem, coś nie idzie. A na przykład mogę to przesuwać? Mogę. Czyli ja mogę po prostu, patrzcie, mogę to zrobić w taki sposób. A może i nie mogę w taki sposób. Chciałem to po prostu tam na to. O nie, no mogę tak zrobić, po prostu potem z tym podjadę. To jest myśl, patrzcie. Wezmę tutaj, przyjadę tą katapultą.
ten na razie zabierzemy go stąd. Wstawimy go tutaj, na ten, stamtąd będzie dużo łatwiej podnieść i potem po prostu wycelujemy. No cofaj się, czemu się nie cofasz? Dobra, złapmy za to może, co? No złap. Ale skręcaj troszkę. Czy tak działa skręcanie? No nie, i tak powinno być całkiem w porządku, nie? Dobra, złap się czegoś, no człowieku. Czy ty jesteś jak... To nie tak miało się zdarzyć. Czemu? Nie po to nakręcałem tyle, żebyś ty teraz mi tak wyskoczyła, tak bez żadnego, wiesz, przygotowania. No nieładnie, jestem zawiedziony. No i dobra. Nakręciłem, więc teraz bierzemy duży kamień na górkę. O ile go tam w ogóle uda nam się włożyć. O, teraz jestem na górce, więc teraz go wciągnę. Tak jest, dobra, idealnie. Teraz go tutaj włożę. Włożę czy nie włożę? Włożyłem, dobra. No dobra, jest. Jest kamień na katapulcie. Teraz przewieźmy katapultę troszkę w tamtą stronę. Skoro to stało wtedy gdzieś tutaj, nie? No, nie wiem, może tak tutaj, tylko ja bym, przydałoby się to... Nie wiem. Wydaje mi się, że takie ułożenie tego wszystkiego może być dobre. Ideolo. Dobra, więcej nie trzeba. Teraz, dobra, przejdziemy przez mostek i przechodzimy do kolejnego etapu tej mapki, bo no, zostałem najlepszym, kurde, katapulcistą na świecie. Powinienem wygrać jakiś medal albo odebrać piękne dziecię. Ja to jednak jestem umuzykalniony. Dobra. Wydaje mi się, że tędy też można wejść po prostu. Więc po co było burzyć tamtą ścianę? A bo tu się nie da wejść, ale tutaj jest to. Patrzcie, tu jest taki hak, który pewnie trzeba włożyć tutaj i podważyć to, co? Prawie. Ty, dobry jestem, kurde. Cwaniaczek ze mnie dobry. Okej, okay, ale po co ja tak naprawdę tę ścianę rozwalałem? Skoro tak można wejść. Czy ja tą ścianę rozwaliłem tylko tak dla fanu? Jest to całkiem prawdopodobne. Może rozwalenie ściany było dla tych, którzy nie potrafili przejść tamtego. Albo potrzebowałem kamienia? No otwórz się. Tak to się nie otworzy. Dobra, co tutaj trzeba zrobić? Trzeba złapać na pewno za dwie ręce i dwie nogi. No właśnie. No i co? I teraz po prostu wystarczy tam skoczyć. Wspinamy się. Ale wejdź tam, jak cię proszę. No. Okej, jesteśmy tutaj. Tylko po co było rozwalać tą ścianę? Dobra, nie chciałem spaść, ale no to trudno. Już teraz to bez różnicy. Wyciągnijmy tego patyka stąd. Tą deseczkę, wyciągnijmy ją. Pewnie do czegoś się przyda. Ale na razie otwórzmy te drzwi. Bo czemu by nie? Bo czemu by nie? Otwórzmy drzwi i przemyślmy, co dalej powinniśmy zrobić. Tam coś było, ja bym to chętnie sprawdził. Tu też drzwi się otwierają. No ale dobra, najpierw sprawdźmy może jeszcze raz, co tam jest za tymi drzwiami, bo to zbyt dużej... Dobra, sytuacja już opanowana. Wskoczmy tu raz jeszcze i spróbujmy wejść tam do tamtych drzwi, więc tutaj na spokojnie. Zobaczymy, co tam się znajduje w tej oto wieży Królewny Śnieżki. Czy Królewna Śnieżka była w wieży? Nie wiem. Aha, czyli tutaj nie wejdziemy.
A nie, wejdziemy, tylko że ze złej strony otwieram drzwi. Wiadomo. W końcu całe mano. Dobra, tutaj po prostu są kolejne drzwi. Aha, i to tyle, tak? I chciałeś mi powiedzieć, że to już. Że to właśnie po to przechodziłem. A mniejsza, no. Przynajmniej zwiedzamy zamek. Czy ja tam mogłem wskoczyć na przykład? Jest to całkiem prawdopodobne, że mogłem tam wskoczyć. No bo tutaj nic nie ma. Więc prawdopodobnie będę musiał wskoczyć jakoś na to. Tak, i potem po tych... Dobra. Tylko... Czy do tego nie przyda mi się ta deska jakoś? Powiem wam szczerze, że jak mam coś tak postawić, to zawsze zostaje takiego jebanego raka. Bo nie wiem jak to zrobić. Dobra, spróbujmy jeszcze raz przeskoczyć normalnie stamtąd, ale no to raczej się nie uda. Raczej nie ma szans, żeby tam aż doskoczyć. Chociaż jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy, ale no raczej mówię nigdy. To jest zdecydowanie, myślę, za daleko. Ale no, do odważnych świat należy. Tak, to jest za daleko. Dobra, patrzcie, udało mi się postawić tak tą deskę. Czy to się uda? Kurde, to może się udać. To nie jest wcale taki głupi pomysł, na jaki wygląda. Czyli o ile to wygląda na głupi pomysł. A może to wyglądać na głupi pomysł, ale to wcale... Wcale może nie być aż tak głupi pomysł. Chociaż no dobra, trochę jest. Nie no, jest dalej za nisko. To ja nie wiem, to by trzeba było na przykład zahaczyć tam o górę drzwi, tylko że ja nie potrafię tak robić. Ja nie potrafię tak kłaść rzeczy tak fajnie, w taki fajny sposób. Mam straszne problemy z tą kamerką, żeby to jakoś tak wyczuć, w jaką stronę ja powinienem co podnosić, żeby to się tam naprawdę podniosło. No i teraz raczej, jeżeli tak, no to już raczej tą stroną powinienem podnosić do góry. Dwoma rękami, gdzieś tutaj na przykład złapać. Nie. Mam już dość, jestem zmęczony tą grą, strasznie. Nie wiem, co mam zrobić tutaj. Kompletnie nie mam pojęcia. No z tym oknem nie było to wcale najgorzej przemyślane, ale to było jednak za nisko. A gdyby tutaj jakoś zahaczyć o te drzwi. Albo tutaj o okno, tylko o tą taką górną framugę. Dobra, na dzisiaj to już było wszystko. Bardzo mnie ta gra zmęczyła. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Kręciłem tam się w kółko. Albo wy mi powiecie, co mam tam zrobić, albo sprawdzę gdzieś w internecie. Teraz, no, to już wszystko, to już wszystko. Po raz kolejny mnie ta gra pokonała, ale pewnie po raz kolejny do tej gry wrócę, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Dajcie mi radę, jak mam przejść ten poziom. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.